Witajcie! W dzisiejszym odcinku skupimy się na zmianach klimatu. Mają one ogromny wpływ na rolnictwo i maszyny uprawowe. W filmie odpowiemy na pytanie, jak zmiany klimatyczne wpływają na rolnictwo i maszyny do uprawy. Robi się coraz cieplej, temperatura rośnie, a pogoda staje się niestabilna. Coraz częściej zdarzają się ekstremalne zjawiska pogodowe. Silne burze, obfite deszcze, ale także długie okresy suszy. Z tymi wszystkimi wyzwaniami muszą się obecnie mierzyć rolnicy. Zmiana klimatu wymusza na wielu rolnikach podejmowanie nowatorskich decyzji związanych z uprawą gleby, hodowlą roślin i zwierząt. W jaki sposób plantatorzy mogą dostosować się do nowych warunków środowiskowych? Czy rolnictwo ma wpływ na klimat? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć dla Was na te pytania. W ostatnich latach notuje się coraz wyższe temperatury w miesiącach zimowych. Obecnie ciężko o prawdziwą zimę ze śniegiem, która trwałaby dłużej niż kilka dni. Nawet w górach w 2024 roku zima zakończyła się bardzo szybko. Praktycznie przez cały luty temperatury były znacznie powyżej zera. Średnia dobowa temperatura w Zakopanem wynosiła ponad 4 stopnie, a w zimowej stolicy Polski było tylko 8 dni ze śniegiem w trakcie lutego. O śniegu w innych rejonach Polski mogliśmy tylko pomarzyć. Temperatury w ciągu dnia potrafiły przekroczyć 15 stopni. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia sprzed 20, 30 czy 40 lat, aby zobaczyć, jak bardzo zmienia się klimat. Bezśnieżna, ciepła zima może spowodować również braki wody na wiosnę. W parze z ociepleniem klimatu idą ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, gradobicia, ulewne deszcze albo długotrwałe susze. To wszystko powoduje, że rolnicy będą musieli dostosować się do nowych warunków uprawy. Zdaniem ekspertów, jeśli taki trend się utrzyma, a temperatury w zimie nadal będą rosły w takim tempie jak do tej pory, możemy spodziewać się wydłużenia sezonu wegetacyjnego roślin. Co to oznacza dla rolników? Zmiany w uprawie. Szybko może się okazać, że gleba nie jest już dobra dla jednych gatunków roślin i trzeba będzie rozważyć uprawę innych. Jednak nie jest to jedyny problem, z którym muszą zmagać się rolnicy. Na przesuszonych polach pojawiają się problemy z nawożeniem i ochroną roślin, a także erozją gleby. Rozwińmy jeszcze temat suszy, ponieważ jest to bardzo poważne zagrożenie dla współczesnego rolnictwa. Susza znacząco wpływa na plony. Jeśli jest zbyt mało wody w glebie, to pojawia się problem z dostępnością składników mineralnych. Bez wystarczającej ilości wody rośliny więdną lub obumierają. W rezultacie prowadzi to do zmniejszenia plonów. Szczególnie ważny dla roślin jest okres budowania układu korzeniowego. Jeśli susza przypada na późniejszy okres wegetacyjny, rośliny nie wykształcą odpowiednich korzeni, co będzie skutkować dużymi stratami w plonach. Warto wspomnieć także o tym, że susza wpływa na choroby i szkodniki. Rośliny pozbawione odpowiedniej ilości wody są osłabione i bardziej podatne na różnego rodzaju choroby grzybicze czy ataki owadów. Jak zatem zminimalizować negatywne skutki suszy? Sposobów jest kilka. Można zainwestować w rośliny bardziej odporne na suszę, stosować systemy nawadniające albo zmienić technikę uprawy. Dobrym pomysłem jest rezygnacja z uprawy płużnej na rzecz bezorkowej. Rolmako produkuje wiele narzędzi, które pomogą Ci zrezygnować z pługa ornego. Nie mamy bezpośredniego wpływu na warunki atmosferyczne, ale mamy wpływ na zarządzanie własnymi uprawami. Dlatego warto wybierać maszyny rolnicze, które zostały zaprojektowane z myślą o pracy w różnych warunkach pogodowych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwala na oszczędzanie zasobów wody i energii. Stosowanie technik uprawowych redukujących erozję gleby będzie prowadzić nas do efektywnego wykorzystania naszych zasobów. Niezwykle ważne są także działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Tylko zapobiegając emisji CO2 można spowolnić zmiany klimatu. Uprawa bezorkowa jest jednym z systemów, które pozwalają zmniejszyć liczbę zabiegów na polu. Jak łatwo wywnioskować, w ten sposób nie tylko oszczędzamy czas, energię i paliwo, ale także zmniejszamy emisję CO2 do atmosfery i jednocześnie zwiększamy zawartość węgla organicznego w glebie. Jednak, aby móc zastosować uproszczoną uprawę, musimy zastąpić tradycyjną orkę bronami talerzowymi, pługami dłutowymi i gruberami.
tutaj doskonale sprawdzą się agregaty od Rolmaco. Firma od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań i co roku wprowadza do oferty nowe maszyny rolnicze. Kolejna kwestia dotyczy zrównoważonego rolnictwa. Warto wyróżnić zrównoważone użytkowanie gleby, utrzymanie bioróżnorodności, ograniczenie stosowania herbicydów i chemicznych środków ochrony roślin oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dużym ułatwieniem we wprowadzaniu potrzebnych zmian jest zastąpienie pługa kultywatorem, bronami talerzowymi czy innymi agregatami uprawowymi. Przykładem może być szeroka gama maszyn uprawowych polskiego producenta Rolmaco. Nie da się ukryć, że współcześni farmerzy muszą poradzić sobie z wieloma problemami, aby sprostać szybko zmieniającej się rzeczywistości, jeśli chcą utrzymać swoje uprawy na wysokim poziomie. Nie da się zatrzymać zmian klimatycznych, można tylko zminimalizować ich skutki, mądrze wybierając maszyny rolnicze i stosując nowoczesne techniki upraw. Dlatego jeśli potrzebujecie sprzętu, który pomoże dostosować się do nowych warunków, zapraszamy na naszą stronę internetową rolmaco.pl. W przypadku bardziej szczegółowych pytań zawsze można się z nami skontaktować. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby dopasować odpowiednią maszynę uprawową do Waszych potrzeb. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie przeciwdziałać negatywnym skutkom zmiany klimatu. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy niebawem na kolejny film.